Karolina Kudłacz-Gloc. Karolina, polscy kibice są mocno zaniepokojeni twoją ostatnią kontuzją. Wyjaśnij, co się dokładnie stało? No tak dość pechowo, w tydzień temu na meczu pucharowym dostałam dość bardzo mocne uderzenie z łokcia centralnie w szczękę, no i okazało się po dwóch dniach, że jest ona złamana w trzech miejscach. Pechowo, bardzo pechowo, że to w takim czasie, ale ja zawsze widzę cień nadziei i szans na to, że jeszcze zagram w turnieju. No właśnie, czy zobaczymy Cię w turnieju kwalifikacyjnym w Astrachaniu? Jakie są właśnie rokowania lekarzy? Ciężko cokolwiek mówić, bo ja na razie nie jestem w ogóle w treningu. Mój organizm powinien odpocząć przez te dwa tygodnie. Od poniedziałku pójdę biegać i wtedy będzie na pewno dużo więcej wiadomo. No liczymy, że właśnie Polska w Astrachaniu zagra z Twoim udziałem, że Ty koleżanką będziesz pomagała, będziecie wspierała. Ale powiedzmy właśnie teraz na temat tego turnieju. Polska znowu stanie przed taką historyczną szansą. Nasze zawodniczki, mówimy o reprezentacji kobiecej, nie grały jeszcze na Igrzyskach Olimpijskich. Jakie to w ogóle jest wyzwanie? No jest ogromne wyzwanie. Na pewno te doświadczone zawodniczki, jak ja, zdają sobie z tego najlepiej sprawę, bo miałam okazję grać w jednym turnieju kwalifikacyjnym. Bardzo małymi kroczkami, żeśmy podążały ku temu, żeby wystąpić wówczas na tych Igrzyskach Olimpijskich i niestety się nie udało, zabrakło nam naprawdę niewiele. Jest kolejna szansa, no i na pewno jest to ogromne wyzwanie i tak jak mówię, ja w obecnym stanie kontuzji będę chciała robić wszystko, żeby móc wystąpić i dołożyć to, co w danym momencie będę mogła najlepszego z siebie zespołowi, żeby pojechać tam. Tam zagracie z Rosją, Szwecją i Meksykiem. Prosty rachunek podpowiada, że trzeba jedne z europejskich zespołów pokonać. No dokładnie tak jest, tak pewnie to wygląda, choć na boisku może być też różnie, ale teoretycznie rzeczywiście jeden z tych dwóch zespołów trzeba będzie pokonać, żeby wyjechać na igrzyska. Czyli generalnie będzie dobrze. Bardzo byśmy chciały, żeby było dobrze, chociaż nie ukrywam, że wyzwanie jest ogromne, bo obydwa zespoły są naprawdę świetne teamy z super zawodniczkami. Mają czas, żeby się teraz przygotowywać. Szwedki nie muszą grać w eliminacjach, więc to na pewno też im pomoże w jakimś stopniu. Rosjanki u siebie, także to na pewno będzie ogromne, ogromne wyzwanie. Mnie wydaje mi się, że nie jesteśmy faworytem w tych dwóch spotkaniach, ale ta Karola chyba dobrze nam robi. Dobrze, dziękuję bardzo. Dzięki.